Znajdujemy się przed Barbakanem, jednym z najdoskonalszych rozwiązań myśli fortyfikacyjnej schyłku średniowiecza. Czasu, w którym uzbrojenie charakteryzowało się niezwykłą różnorodnością form. Wśród tej różnorodności warto zwrócić uwagę na szczególny hełm. Ucieleśnienie surowej funkcjonalności średniowiecza. Używali go wszyscy zbrojni. Co zdecydowało o jego popularności? W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się hełm typu salada. Niegdyś bardzo popularny, a dziś rzadkość w polskich kolekcjach muzealnych. Powstał on w jednym z południowo-niemieckich ośrodków produkcji uzbrojenia. Stylistycznie nawiązuje do przedstawień znanych krakowskich ikonografii. Geneza salady nie jest jasna, choć sądzi się, że jej konstruktorami byli włoscy rzemieślnicy, którzy stworzyli udoskonaloną odmianę innego popularnego hełmu, jakim był kapalin. Ośrodki północno-włoskie, a następnie południowo-niemieckie zaczęły prężnie wytwarzać ten typ uzbrojenia ochronnego na potrzeby znacznych terenów Europy. W Polsce poza importem również rodzime pracownie kowalsko-płatnerskie, a szczególnie krakowskie, uczestniczyły w ich produkcji. Najstarsza polska wzmianka o saladzie pochodzi już z 1416 roku. W drugiej zaś połowie tego stulecia stała się hełmem powszechnie używanym przez wszystkich zbrojnych, od szeregowego piechura po wojewodę. Nowy hełm stanowił niemal zamkniętą ochronę głowy, przy tym lekką i funkcjonalną. Nie bez znaczenia były także niskie koszty produkcji oraz łatwość wykonania. O jej popularności zdecydował jednak nie tylko pragmatyzm, ale też elegancja.